Cześć, dzisiaj będzie bardzo długi podcast. Na dodatek podcast, o który parę osób prosiło, który obiecywałam, o którym od miesięcy mówiłam, że nad nim pracuję. Tak w istocie było. Jest to podcast, który będzie bardzo skomplikowany, będzie tam się działo bardzo dużo rzeczy, więc z góry uprzedzam, że sobie przygotujcie odrobinę skupienia, choć postaram się opowiadać tak przejrzyście, jak się da. Nagrałam kiedyś o Królu Słońce podcast, go tutaj podlinkuję na YouTubie. I ten podcast o Królu Słońce kończy się rzecz jasna ze śmiercią Króla Słońce. I będę opowiadać o jego następcy, o Ludwiku XV, który także miał całkiem długie życie i całkiem sporo w nim było kobiet. Bo jak wiecie, tak jak zwykle, nie będziemy mówić o polityce. Będziemy mówić tylko o tych wszystkich prywatnych aspektach życia. Skupmy się na życiu prywatnym króla Ludwika XV, który zostaje królem mając lat 5. Bo kiedy umiera Ludwik XIV i niech żyje Ludwik XV, Ludwik XV właśnie ma lat 5. Więc władzę za niego sprawuje regent, książę Orleanu. Miał do regentów Ludwik XV szczęście, bo jak wiecie, pięciolatek nie bardzo może się obronić przed władzą regenta, a ci szczęśliwie nie byli jakby specjalnie morderczy. Książę Orleański zresztą był bardzo człowiekiem rozrywkowym. Kochanka księcia Orleańskiego bardzo lubiła młodego Ludwika XV, podobno jako dziecko go dosyć rozpieszczała, więc w pewnym sensie Ludwik XV miał o tyle zyskał, że przynajmniej był otoczony w pewnym sensie jakąś, no powiedzmy, że miłością. Za czasów zresztą Ludwika XV na dworze francuskim zrobi się swobodniej nawet niż było. Ludwik XIV lubił ceremoniały i tego typu rzeczy, całe, że tak powiem, bezeceństwa działy się raczej bardziej w ukryciu niż za czasów Ludwika XV, gdzie nastąpi nieskrępowana lekkość towarzyskiego życia. No ale jak mówiłam, następca Króla Słońca zostaje monarchą jako pięciolatek, no i sobie tam władzę sprawuje książę Orleanu, mały król rośnie, no ale mały król jest blady, wątły, delikatny, szczupły, choć dosyć wysoki jak na swój wiek. I kiedy ma lat 7, następuje taki ceremoniał, kiedy chłopiec miał lat 7, miał być odebrany piastunkom i powierzony opiece męskiej. Brzmi to oczywiście okrutnie i beznadziejnie głupio, ale jesteśmy w XVIII wieku i na początku XVIII wieku, no i to nie są szczególnie mądre czasy. No więc według zwyczaju całkowicie dziecko rozebrano do naga i kazano mu przedefilować przed całym dworem. Przed medykami, chirurgami, aptekarzami, księciami, księżniczkami, paniami, panami. No generalnie była pokażająca dosyć procedura, którzy go przebadali wzrokiem, że tak powiem. Lekarze go jeszcze tam obmacali, podpisali protokół, uznawszy, że władca jest płci męskiej, zdrowy, czysty i cały. I odstawiony tak od tych opiekunek i od piastunek z dnia na dzień, poddany tej upokarzającej procedurze Ludwik XV, cóż, nie chcą się poddać opiece męskiej, płacze za swoimi opiekunkami. I tu następuje takie dosyć spore ustępstwo, bo pozwolono mu się nadal z nimi widywać, ponieważ nie chciał jeść, dopóki jego ukochana piastunka pani de Ventadour z nim nie zasiadła do stołu. No ale rośnie. Rośnie i jest intelektualnie bardzo sprawny. Uczy się, potrafi wymienić kolejno wszystkich papieży oraz wszystkich królów Francji. Jak wiadomo, wszystkie dzieci muszą znać podstawowe informacje życiowe. Jest również oczywiście niewiarygodnie rozpieszczony, bo jest następcą tronu, więc słynie z tego, z czego zwykle słyną młodzi następcy tronu, na których się chucha i dmucha
i we wszystkim im ustępuje, czyli bije swoich towarzyszy zabaw, rozdziera koronki, w jakie ubrani są dworzanie i generalnie jest strasznie rozpuszczonym bachorem. No ale dzieci to do siebie mają, że zachowują się tak, jak na to im pozwalają dorośli. Od rana do nocy pracował nad łaciną, gramatyką francuską, astronomią, przyrodą, rysunkiem. No wiecie, tam wszechstronne wykształcenie młody król uzyskiwał. No i oczywiście zajmowano go także sztuką wojskową. A szczególną pasją Ludwika XV stanie się geografia. Całe życie będzie miał w prywatnej bibliotece, zbierał atlasy i do dziś we francuskiej Bibliotece Narodowej można te atlasy podobno oglądać, a mają one na marginesach uwagi spisane przez 13-letniego na przykład Ludwika XV. Jeżeli ktoś bardzo się fascynuje historią Francji, to być może może tam się udać. Regent, tak jak mówiłam, kochał Ludwika. Ludwik podobno odpłacał mu gorącą miłością. I tak w ogóle regentów było dwóch, bo gdy zmarł książę Orleański, to zanim Ludwik doszedł do władzy, to przejął jakby rolę regenta kolejny, dalszy królewski krewny. Także miał na imię Ludwik swoją drogą, więc nie będziemy tutaj mieszać. No ale i on również miał w sumie na względzie dobro Ludwika XV. Tak jak mówiłam, młody król miał szczęście do regentów. No ale dochodzi Ludwik XV do wieku, w którym powinien już zostać koronowany, do wieku męskiego. Zostaje koronowany w wieku lat 12, w październiku w 1722 roku. Paryż oszalał. Paryż lubił młodego Ludwika. Ludowi dano zresztą, tak jak to miano w zwyczaje z okazji koronacji, tańce, muzykę i w ogóle iluminację, przedstawienia i cały ten przepych i blichter na koszt podatnika. Zastawiono suto stoły, 3000 stołów uginało się pod 150 tysiącami kielichów i 50 tysiącami talerzy pełnymi owoców i ciast. Wypito też 80 tysięcy butelek szampana. No, to się nazywa impreza, nie? Ponieważ jednak król jest nadal dosyć wątły, to ten regent, który się nim zajmuje, uznaje, że jak już tam szybciutko dorośnie do wieku, w którym będzie mógł się ożenić, no to będzie go trzeba szybciutko ożenić z kobietą, która jest już zdolną do rodzenia. Bo wiecie, no ważny jest po prostu następca tronu. I ten pierwszy regent, książę Orleański, zadbał co prawda, by już mieć przyszłą żonę dla króla i zaręczył, gdy ten miał 11 lat, z 3-letnią wtedy hiszpańską infantką, którą sprowadzono zresztą do Wersalu, by wychowywała się z przyszłym mężem. Tak wtedy robiono. No brzmi to niezbyt dobrze, no ale tak robiono i już. No tyle, że kiedy ten pierwszy regent umiera, ten książę Orleański, to ten drugi regent no dba jednak o to, by następca tronu pojawił się raczej prędzej niż później. Zważywszy na wątłość Ludwika XV, uznaje, że regentka jeszcze parę lat nie będzie mogła rodzić, bo jest po prostu za młoda i trzeba znaleźć Ludwikowi XV po prostu zdolniejszą do rodzenia małżonkę. No i tu się zaczyna taki kopciuszek trochę. Sekretarz stanu sporządza listę księżniczek dojrzałych wiekiem i stanem do małżeństwa z dokładnym opisem ich twarzy, figury, zdrowia i charakteru. No Tindera mu takiego robią, nie? I naliczono tych księżniczek takich zdolnych do rodzenia wtedy w Europie aż 99. Wyobraźcie sobie. Na tej liście księżniczek jest także nazwisko Marii Leszczyńskiej. Opatrzony notatką takiej treści. Cytuję. O rodzinie jej nie wiadomo niczego złego. W przypadku małżeństwa rodzice królowej mieszkaliby we Francji. To była ważna informacja. Dobrze jest mieć pod ręką rodziców młodej następczyni tronu. Na dodatek Maria Leszczyńska jest córką króla Polski, co prawda wygnanego, no ale zawsze króla. No i posłano do Wisemburga
gdzie wtedy rodzina Leszczyńskich przebywa razem z młodą Marią Leszczyńską, malarza. Żeby, wiecie, no po prostu zrobił fotę. Najwyraźniej obraz się spodobał i panienka również, bo choć Maria Leszczyńska ma już lat 22 i jest od króla aż 7 lat starsza, no to wiecie, może rodzić już tu i teraz. A to było wtedy bardzo ważne. No i postanowiono, że tak, że Maria Leszczyńska jest dobrym wyborem, daleko po nią na dodatek nie trzeba jechać. No i wkrótce do Leszczyńskich przychodzi list z Wersalu, oficjalna królewska prośba o rękę. No, myślę, że jest to z punktu widzenia tak historycznego, jak tak sobie patrzymy, z naszego polskiego grajdołka, dla którego ten Leszczyński to taki był byle król, no to taka dziwna sytuacja, bo Stanisław Leszczyński co prawda nosił koronę, ale ustąpił ją przecież elektorowi Augustowi II Mocnemu. Jego dobra Leszczyńskiego zostały skonfiskowane. Najwyraźniej Wersal uznał, że to nie jest taki zły pomysł, bo tutaj przynajmniej bruździć żadne tam polityczne wpływy nie będą. Panienka będzie rodzić, z dobrego domu jest, maruchna jest, wychowana świetnie, bo Stanisław Leszczyński, który podobno kochał córkę 100 razy bardziej niż matka i nie miał wielkich nadziei po tym, jak go wygnano z Polski na dobry mariaż, no to kształtował Marię na dobrą żonę, matkę albo zakonnicę. Przysposobił ją do takiego cichego, domowego życia, byśmy dziś powiedzieli. Brzmi to źle, ale tak było. No i znała na znakomicie podstawy tam religii katolickiej. Miłość domowego ogniska w niej kwitła. Była rozmiłowana w przyrodzie, tańczyła, śpiewała, grała na klawesynie. No wiecie, jak disneyowska księżniczka. Taka tylko ta z tych pierwszych księżniczek, co to tam śpiewały z ptaszkami, nie tych teraz, które mają charakter. No więc była takim polskim dworkowym dziewczątkiem, wykwitłym wśród chabrów i macierzanki. Na początku nowina o tym, że młodego króla Ludwika XV się ożeni z tą polską jakąś przybłędą, starszą od króla na dodatek o lat 7, no to po prostu się nie zostało dobrze przyjęte w społeczeństwie. Zaraz zaczęto też ślad plotki, no bo wiecie, zaczęto mówić, że no co można mówić o kobiecie, jeżeli nawet się jej na oczy nie widziało, ale już jej nie lubimy, że jest brzydka, że ma zrośnięte palce u stóp, mówiono, że ma epilepsję i że w ogóle ma posępne humory. No wiecie, niemożliwe, żeby kobieta miała posępne humory, ma przecież szczebiotać od rana do nocy. No cóż, Stanisław Leszczyński oczywiście omal nie zemdlał ze szczęścia, jak mu tę propozycję ożenku francuski król przysłał. Natychmiast pożyczył od gubernatora Strasburga mnóstwo pieniędzy i wykupił od Żydów zastawione żaninę diamenty, żeby jakoś na ślubie wyglądać. No ale plotki we Francji nie ustają. Mało tego, eskalują do tego stopnia, że zaczynają mówić, że Maria Leszczyńska ma bezwładną rękę. No wiecie, zrośnięte palce u stóp, bezwładną rękę i na dodatek ponura jest, nie? Więc uznano, że nie ma innego wyjścia, jak komisja lekarska, która mu przyjdzie i zbada księżniczkę, czy ona faktycznie jest taka, wiecie, krzywa i kulawa. Co też oczywiście zrobiono. Nie wiem, na czym polegała dokładnie ta komisja lekarska, co tam oglądano, ale uznano, że jednak księżniczka jest cała i zdrowa i będzie rodzić dzieci. Pierwsza ceremonia ślubna odbyła się w Strasburgu bez obecności króla, no bo tak to też często bywało. I tutaj będę mówić o strojach przez chwilę, bo to będzie bardzo ciekawe. Znaczy dla mnie to jest bardzo interesujące, bo Marię Leszczyńską ubrano w taki przepych, że ledwo stała. To znaczy Maria była w srebrnej, koronkowej, z takimi naszywanymi koronkami sukni. Ale suknia była niezwykle ciężka. Dziewczyna musiała po prostu opierać się o ramiona rodziców, którzy ją prowadzili, bo tak ciężka była ta suknia, obszyta po prostu różnymi kosztownościami. I po tym ślubie, na którym nie było męża w tej wspaniałej sukni, musi się małżonka już udać, zobaczyć ze swoim mężem, którego na oczy w życiu nie widziała.
Podróż utrudniają jednak deszcze. Karoce ciągnie 7 białych koni. Podróż jest dosyć długa. W tamtych czasach to chyba każda podróż była długa. Co ileś tam mil księżniczkę jakby napotykała delegacja od strony króla i różne rzeczy, różne dary dostawała w drodze do króla. Na przykład list od króla. Bardzo romantyczny, o tym jak to będzie zawsze szukał szczęścia w znajdowaniu przyjemności dla swoich żony i tak dalej, tak? Kilka mil dalej będzie dostała królewski portret, więc wreszcie mogła zobaczyć swojego męża, z którym już była przecież poślubiona, no ale jeszcze go na oczy nie widziała. Była to piękna chłopięca twarz w ramie złotej, obsypanej perłami. No, wiecie. Ludwik ma wtedy lat 16, a Maria 23. I kiedy Ludwik ma lat 16, to jest rozbrykanym nastolatkiem. Co prawda całe dzieciństwo go pilnie szkolono i uczono, ale kiedy ma lat 16, to mu chęć do nauki podobno przeszła. Nie lubił pisać już, nie lubił czytać. Wolił robić gobeliny i smażyć naleśniki. Więc dzisiaj bym powiedziała, że świetna partia. No ale jak na króla, to tak średnio tak na to patrzono. Niezbyt lubił dworskie życie, ale lubił konie i polowanie, co się zresztą będzie jeszcze wiele razy przewijać w tej naszej historii. Nudził się straszliwie na posiedzeniach ministrów i siedział tam tylko z musu i tutaj mu się też w ogóle nie dziwię, ma lat 16, na litość boską. W końcu Maria przybywa do Fontainebleau, gdzie ma się odbyć ślub właściwy. Tym razem strój Marii jest o wiele cięższy jeszcze od tego ślubu pierwszego we Strasburgu. Kaplica jest udrapowana fioletem, zasianym w złote lilie. A strój Marii jest także fioletowy, ma fioletową suknię, na którą zarzucono płaszcz obramowany gronostajami. I świadkiem tego ślubu jest nie kto inny jak Voltaire. O Voltairze prawdopodobnie już słyszeliście. Voltaire też się w naszej historii jeszcze będzie przejawiał, bo on jest wtedy jakby na francuskim dworze Ludwika XV i relacjonuje dosyć skrupulatnie wiele tamtejszych wydarzeń. Voltaire zresztą opisywał wtedy w liście do przyjaciółki po tym ślubie z przesadną złośliwością, że królowa na chwilę zemdlała w kaplicy, ale tylko dlatego, że wypadało. Podejrzewam jednakowo, że Maria zemdlała, bo była po długiej podróży i w cholernie ciężkiej sukni i płaszczu z gronostajami. No ale to tylko taka moja spekulacja. Król oczywiście jest bardzo, bardzo szczęśliwy, jest 16-latkiem, któremu dano kobietę, bo tak to wygląda. Do tej pory, jak to mówią, nie znał kobiet i wymyślił, i jest to na swój sposób urocze, choć nie wiem, że należy, wiecie, atmosferę w sypialni, gdzie odbędzie się, wiecie, ten akt uświęcony jakoś podrasować i kazał w sypialni rozwiesić przed ślubem specjalnie przygotowane obrazy i były to taki jakby rysunkowy poemat. Były to dzieje wdzięcznej, skąpo ubranej pasterki i bardzo przedsiębiorczego pasterza. Możecie się tylko domyślać, co przedsiębiorczy pasterz robił z pasterką w sypialni królewskiej. No i nazajutrz po ślubie dwór cały opowiadał, co zaszło w sypialni królowej, bo Ludwik sam doniósł, Ludwik XV, swojemu teściowi Leszczyńskiemu o przebiegu tej historycznej nocy. Powiedział, że dał swojej żonie 13 dowodów dla niej swoich afektów. Dla 16-latka to pewnie było jakieś 13 minut, nie? W sumie te 13 dowodów. No ale niech mu tam będzie. I Maria zdobywa nie tylko króla. Nawet Voltaire, który jest bardzo złośliwy i nie szczędzi jej kąśliwych docinków na początku, z czasem staje się szczerym admiratorem Leszczyńskiej. W 1727 roku Maria Leszczyńska wydaje na świat dwie córki, bliźniaczki. Oczywiście dwór jest bardzo zawiedziony, no bo są to dziewczynki, ale król jest wciąż szaleńczo zakochany w żonie i także w córkach, wyraża zachwyt i zaprasza teścia
Stanisława Leszczyńskiego, by podziwiał swoje wnuczki. No i oczywiście oświadcza od razu uroczyście, że następnym roku to się urodzi syn. Aczkolwiek w następnym roku rodzi się znowu dziewczynka, a w 1733 roku rodzi się wreszcie delfin. Nie, że taki ten zwierzątko, tylko tak coś mówiono na następcę tronu. I król szaleje ze szczęścia. Polka Maria Leszczyńska nie jest już tylko królewską małżonką, staje się matką przyszłego króla. Te pierwsze lata to jest czas małżeńskiej sielanki. Pisze Marysia do rodziców, że nikt nigdy nie kochał tak, jak ja kocham Ludwika. Urodzi mu zresztą jeszcze potem 6 dzieci, jeszcze jednego syna i kolejnych 5 córek. Kiedy Ludwik XV będzie miał 27 lat, a Maria Leszczyńska 33, to będzie 10 królewskiego potomstwa, choć nie wszystkie dożyją do dorosłości. No ale to tak wybiegam w przyszłość, bo chciałam jeszcze opowiedzieć właśnie o tych początkach małżeństwa, bo jakby królowie zwykle mieli faworyty, nawet tutaj się zastanawiano, jaką faworytę król powinien wybrać, ale król przez pierwsze lata małżeństwa jest tak bardzo zakochany w żonie, że nie myśli o faworytach, to jest naprawdę na początku strasznie szczęśliwe małżeństwo. Jest nawet taka scena, gdzieś zapisana, że Ludwik, któremu sugerowano jakąś faworytę, zapytuje w odwodzie, czyżby królowa nie była ładna. Cóż, to są te pierwsze lata sielanki. Maria Leszczyńska jest dobrą, pobożną, lękliwą kobietą. Chodzi bardzo skromnie ubrana, ma głowę owiniętą zawsze czarnym koronkowym zawojem, zakutana w szale, chustki, wstążki, dosyć nie najświeższej i nie francuskiej mody. Wygląda na dużo starszą niż jest, ale jest przy tym ujmująca, bardzo dobra, serdeczna i nieawanturująca się, jak to mówią. Śpiewała, grała na klawesynie, malowała obrazki, które potem rozdawała przyjaciołom, a jej apartamenty były pełne medalików, relikwii, świętych obrazków i różnych książek religijnych, które pilnie czytała. No to wiecie, taka była. Ja bardzo lubię Marię Leszczyńską, jeśli mam być szczera, ta postać jest naprawdę dosyć urocza. Mąż jednakowoż, mężczyzna tutaj młody, w pewnym momencie chce mieć trochę więcej rozrywek, a których to Maria Leszczyńska niezbyt lubi. Mijają lata, jej młody mąż chce weselszego życia, Maria woli się modlić w swojej komnacie, więc Ludwik XV na imprezy zaczyna chodzić sam. Na jednej z takich imprez u swojej kuzynki spotyka swoją pierwszą faworytę, panią de Mali. Długo jednak trwało, zanim zdecydował się zdradzić Marię. Królowa mu ufa, on ją kocha, ona go kocha, jest cudowną matką, bardzo wspaniałym, naprawdę dobrym człowiekiem. Ludwik także pilnie przystępuje do komunii jako dobry religijny monarcha. I ostateczne jakby tak zwane zerwanie małżeńskich kontaktów nastąpi dopiero w roku 1738, kiedy Ludwik ma lat 28. Maria Leszczyńska, jeśli chodzi o tamte wszystkie łóżkowe zabawy, to podobno zbyt wielkiego temperamentu nie miała i czasem się skarżyła, że król po kolacji, po szampanie jest za to nieco zbyt swawolny w sypialni. I gdy ten ostatni rok ich pożycia następuje, 1738, no to następuje taka scena pełna... No właściwie tutaj nie ma nic dobrego w tej sytuacji, która zakończy ich intymne pożycie, bo jest tak lipiec 1738 roku i Maria Leszczyńska oznajmia Ludwikowi XV, że jest w 11 ciąży. I spaceruje dosyć długo i roni. No jest już, no ma już trochę lat, jest po 30, no to już trudniej utrzymać ciążę. I w tej samej nocy, kiedy właśnie oznajmia mężowi, że jest w ciąży, poroni.
Mąż jest wtedy, kiedy ona roni, na polowaniu. Posłańcy przynoszą mu taką informację. Remalia Leszczyńska nie mówi mu, że jakby lekarze zabronili jej tak zwanych małżeńskich kontaktów. No po prostu współżycia jej zabronili przez jakiś czas po tym poronieniu, z powodów zdrowotnych. Jest to zupełnie jakby logiczne. Zresztą kto by chciał uprawiać seks tuż po poronieniu? Nie czarujmy się. No i jakby Ludwik XV chyba nie ogarnia tematu. Mimo, że ma 10 dzieci, to chyba nie skapną się, że tuż po poronieniu czy porodzie te seksy to tam niekoniecznie. I kiedy wraca z tego polowania, tej samej nocy, kiedy ona poroniła i on już o tym wie, małżonka odmawia przyjęcia go w sypialni, a on się obraża. Ma wtedy 28 lat i uznaje, że skoro mu ona odmówiła, to jemu już wszystko wolno. Nie chce mi się o tym gadać, głupi jest i tyle. No i tak właśnie Ludwik wpada w ramiona pierwszej swojej kochanki, pani de Mali, a Maria Leszczyńska przeżywa sobie równocześnie z tym jakby dwie tragedie. Pierwsza to mamy poronienie i właściwie utratę życzliwości męża. No a druga sprawa, to Stanisław Leszczyński, ojciec Marii, wtedy przyparty trochę jakby do muru przez Francję, która trochę by chciała, żeby królowa miała trochę lepsze koneksje. Znowu stara się o koronę w Polsce, bo umiera August II Mocny. Ale to tutaj Maria ma trochę na głowie, ale wróćmy do pani de Mali. Mówiono, że ma długą twarz i brzydkie piersi. Nie wiem, na czym polegają brzydkie piersi, ale najwyraźniej. Maria Leszczyńska wie, że małżonek ma kochankę. I na początku, kiedy po każdym spotkaniu z panią de Mali, takie ma Ludwik XV wyrzuty sumienia, że po schadzce przybiega do małżonki i błaga ją na kolanach o przebaczenie. A potem błaga Boga o rozgrzeszenie. No wiecie, najpierw ruchanie, potem przepraszanie, a potem modlitwa. Jakby taka najwyraźniej kolejność rzeczy u Ludwika XV była. To widać była nowość dla niego, jednak to zdradzanie żony. Jednakowoż z szacunku do Marii w pewnym sensie utrzymuje ten romans w sekrecie, ale z powodu jakby porządków dworskich w pewnym momencie, w 1735 roku, należało ogłosić oficjalnie, kto jest tytularną metresą króla. Niezbyt podoba się to Marii, ale także niezbyt podoba się to mężowi pani de Mali, bo pani de Mali ma męża, ale uznano, że skoro mu się to nie podoba, to go wysłano na polowanie bardzo daleko, żeby nie przeszkadzał. Romans z panią de Mali trwa kilka lat i tu się zaczyna zabawa. Otóż pani de Mali ma siostrę. Pensjonariuszkę w klasztorze. Pensjonariuszka w klasztorze brzmi bardzo perwersyjnie, jest młoda, zuchwała, zdecydowana, uparta i bardzo chce zastąpić starszą siostrę w sypialni króla. I działa w sposób przemyślany. Siostra pani de Mali pisze do niej, że chce być damą do towarzystwa swojej siostry, bo nie lubi atmosfery w klasztorze i mówi, że się zabije, jak będzie musiała dłużej tam przebywać i się modlić. A pani de Mali chce dobrze dla siostry i przywzywa ją na dwór. Podobno siostra królewskiej faworyty jest niska, tęga, ma czerwoną szyję i ramiona. Mówiono, że jest brzydka, ale ma ładny uśmiech. Król podobno zresztą trochę bał się ładnych kobiet, ale to taka plotka. Będziemy na nią mówić pani de Nesle. Siostra pani de Mali, pierwszej faworyty króla, de Nesle, przybywa na dwór i wpada w oko królowi. I król nagle ma dwie kochanki, bo nie rezygnuje z usług pani de Mali, za to obie jego kochanki są siostrami. Śmierdzi tu perwersją, ale nie takie rzeczy były na RedTube. Panna de Nesle szybciutko zachodzi w ciążę i nie da się tego długo ukrywać. Problem jednakowoż polega na tym, że o ile pani de Mali ma już męża, więc jak zachodzi w ciążę, to wszystko jest jak Pan Bóg przykazał, czyli w małżeństwie rodzą się dzieci, nieważne, że królewskie. A panna de Nesle jest panną, czyli trzeba jej szybko znaleźć męża, zanim urodzi, żeby nie było skandalu. Bo hipokryzja jest w ludzkiej naturze.
Oferowano wiano oczywiście i mieszkanie dla męża w Wersalu, więc szybko znalazł się jakiś dziuk, który zgodził się na objęcie tego lukratywnego stanowiska. Urządzono zatem zaręczyny i szybciutko ślub, no bo wiecie, panna w ciąży. Król nawet odprowadził nowożeńców do sypialni na noc poślubną. Podał oblubieńcowi swojej kochanki koszulę. Goście rozeszli się. Małżonek świeżo poślubiony kochanki króla uciekł przez ukryte drzwiczki, a król dołączył na noc poślubną do pani de Nesle. I na pewno się świetnie bawili. Tutaj jakby można na tym na podstawie tego nakręcić bardzo niegrzeczny film, przy którym Grey się chowa. No tylko tu przychodzi nieszczęście. Młodsza siostra pani de Mali, świeżo poślubiona małżonka pewnego duka, umiera przy porodzie. W straszliwych podobno męczarniach, ale syn, którego powije, przeżyje. Stanie się kiedyś księdzem i będzie wyglądał jak skóra zdjęta z Ludwika XV. Będą go nazywali półludwikiem. Ludwik rozkapacza po kochance straszliwie. Kładzie się do łóżka, surowo zakazuje wpuszczać do siebie kogokolwiek. Pewnego dnia nawet Maria Leszczyńska przychodzi do drzwi mężowskiej sypialni, by pocieszać króla po śmierci jego kochanki, bo Maria Leszczyńska zawsze skłaniała głowę z pokorą i starała się robić to, co do niej należało. Ale król jej nie przyjął. Było to bardzo dla niej upokarzające. No i tutaj pani de Mali jest dosyć nieroztropna bądź roztropna, ale ma też więcej sióstr. Dobrze słyszycie? Sprowadza na dwór kolejną swoją siostrę. Historia powtarza się. Znowu dla trzeciej kochanki, drugiej siostry pani de Mali, znaleziono małżonka, też duka. I tak trzecia z sióstr trafia do sypialni króla i także szybciutko potem umiera. Mamy już trzy siostry, które nadziały się na lance króla Ludwika XV. Pierwsza z nich, pani de Mali, ma jednak jeszcze siostry dwie. I obie naraz sprowadza na dwór francuski. Pani de Tournelle i pani de Flavacourt. Zamieszkały w Wersalu. Zostały obie przyjęte bardzo serdecznie przez Ludwika. Ale pani de Flavacourt odepchnęła awanse króla, bo bardzo kochała swego męża. No ale jak widzimy, mamy jeszcze tę siostrę zapasową, panią de Tournelle. Jest to najmłodsza z sióstr pani de Mali. Jeżeli słuchajcie, jest pięć sióstr, z czego cztery są jakby uwikłane w królewskie sypialnie, ale dwie już zdążyły umrzeć. W tym momencie na planie boju, na placu boju zostaje pierwsza kochanka króla, oficjalna metresa pani de Mali i najmłodsza z jej sióstr, pani de Tournelle. Pani de Tournelle jest jednak bardzo cwana. Jest może i najmłodsza, ale jednak rozgarnięta. W zamian za to, że odrzuci obecnego swojego kochanka, bo ma wtedy już kochanka, który jest księciem Richelieu, wymaga, by zanim zostanie kochanicą króla, zamienił jej król tytuł markizy na tytuł księżnej i by podniósł jej sytuację na dworze, czyli tam zaopatrzył ją w różne tam posiadłości, pokoje czy komnaty. I to jest pierwsze żądanie. Wydaje się dosyć łatwe do spełnienia. Drugim żądaniem jest jednak, i tutaj słuchajcie, co za jędza, by król oddalił swoją metrasę tytularną, czyli jej siostrę najstarszą, panią de Mali, która ją tam na ten dwór sprowadziła, tą panią La Tournelle. Mam nadzieję, że się nie pogubiliście, ale jeszcze raz to streszczę. Najmłodsza siostra pani de Mali, która ma trafić na lance króla, żąda, by ta siostra starsza, pani de Mali, która ją sprowadziła na dwór, od dworu odeszła. Co też pani de Mali robi i wstępuje do klasztoru.
Faworyta najnowsza, najmłodsza dostaje swój królewski pałac. Wymaga od króla, by ten wypędził z dworu wszystkich, którym nie dogadzają jej rządy. Za sprawą pani Latournelle król mianuje ministrów, zaniedbuje żonę oczywiście. Choć wciąż szczerze przywiązanie okazuje dzieciom i trzeba tu powiedzieć jasno, król o wszystkie dzieci bardzo dbał, także o te nieślubne. Nie było mowy, żeby się ich wyrzekł, albo żeby, nawet jeżeli dostawały nazwisko męża kochanki, to on dbał o ich byt. Tutaj chciałam to jasno powiedzieć. Jednak król głośno żałuje pani de Mali. A Maria Leszczyńska życzy sobie, by pani de Mali była bardzo dobrze traktowana i żeby jej na niczym w klasztorze nie zbywało. Maria Leszczyńska jak zwykle wykazuje się olbrzymią wielkodusznością. Pani Latournelle, która rządzi niepodzielnie w sypialni, sercu i właściwie pałacu króla, bardzo się miesza do polityki. Wcześniejsze faworyty tego za bardzo nie robiły. No, do tego stopnia, że w 1744 roku pani Latournelle, kiedy król waha się, czy stanąć na czele wojska, które wyrusza przeciwko Hiszpanom, nakazuje królowi ruszyć w bój. Maria Leszczyńska chce mężowi tu towarzyszyć. Znaczy, tak czasami bywało, że królowe towarzyszyły królowi tak, do tak zwanego obozu, do takiego bezpiecznego miejsca, jeszcze przed polem walki oczywiście, w którym król urzędował i mu tak jakby towarzyszyły. I Maria Leszczyńska pisze do męża, że chce z nim jakby wyruszyć na tych Hiszpanów. I pisze ten list sobie tylko w właściwy sposób, czyli uniżenie, że jakby jeśli Ludwik nie będzie miał ochoty, może jej w ogóle na ten list nie odpisywać. I ten król tym razem jej odpisuje, ale pisze, że no, gdyby mu towarzyszyła, to wydatki byłyby zbyt ogromne. Monarcha wyjeżdża, nie pożegnawszy się nawet z Marią Leszczyńską, a co gorsza, królewska faworyta, pani Latournelle, zgodnie z obyczajem, co wieczór musi Marii towarzyszyć w życiu tak zwanym dworskim i towarzyskim. Na dodatek w obecności kochanki król był dla Marii Leszczyńskiej bardzo nieprzyjemny. Czasami, kiedy wieczorem zasiadali do gry w karty, to zmuszał żonę, by ta cały czas stała, bo wymagała tego etykieta, żeby królowa stała, dopóki król nie powie jej, by usiadła, a on nie mówił jej, by usiadła. A to nie była bardzo młoda kobieta i urodziła 10 dzieci, tak? Jakby wiecie. Ale Maria Leszczyńska jak zwykle jest ponadto. Kiedy król rusza na wojnę, to zaprasza faworytę jego na obiad. Pani Latournelle przybywa. Pewnie była atmosfera taka, że siekierę można było powiesić. Mało tego, kiedy król jest na wojnie, to wysyła zaproszenie do swojej kochanki, by ta do niego przybyła do obozu, a nie do swojej żony. I wtedy Wolter właśnie pisze, że Maria wie o tym zaproszeniu i znosi to z taką godnością, że Wolter się zastanawia, skąd w tej małej Polce aż taka królewskość. Któregoś dnia król jest na wojnie, Maria jest w Wersalu oczywiście, i przeżywa wstrząs, bo na podwórze z pałacu wbiega kurier, mówiąc, że król zachorował. Król podobno jest chory bardzo, coraz słabszy. Królowa każe odprawiać cykl nabożeństw jedno za drugim. Sama leży krzyżem, płacze, martwi się o Ludwika XV. Biskup zaleca, by króla przygotować do namaszczenia ostatniego. No i tymczasem nad losem pani de Latournelle wisi jednak dosyć spore kowadło, ponieważ jak król umrze, no to ona zostanie na pewno z dworu oddalona. Bo tak się po prostu robiło. Król się spowiada, król przyjmuje ostatnie namaszczenie. No a pani de Latournelle, jakby nie czekając na śmierć króla, pakuje się i ucieka z miasta przy akompaniamencie okrzyków nienawiści. Obrzucano podobno jej karetę kamieniami i błotem. Na dodatek pojazd królewskiej metresy minął się w drodze z karocą królowej, która wreszcie uzyskała pozwolenie na przyjazd do męża, bo pamiętamy, metresa jest u króla, który jest umierający, tak? No i królowa przybywa do męża, kiedy metresa ucieka, bojąc się, że po śmierci ją po prostu zlinczują. Po śmierci króla.
przybywa razem z delfinem, z następcą tronu. Całą noc się modlą. Okazuje się, że królowa Maria Leszczyńska jest bardzo droga ludowi francuskiemu. Przybiegano zewsząd, by ją ujrzeć w okienku karocy. Ludzie zatrzymywali się, opowiadali jej o swoich troskach, zapewniali, że się o nią modlą. No i kiedy Maria przybywa do sypialni umierającego, jak sądzą, Ludwika XV, padają sobie w ramiona, płaczą. Ludwik prosi o wybaczenie. Królowa jest szczęśliwa, zakłada nawet białe suknie, choć zawsze ubierała się na czarno, by ku czci tego pojednania. Pisze nawet w liście, że jest najszczęśliwszą z istot, a król zaczyna czuć się lepiej. Maria pisze też w kolejnych listach, że król kocha go, króla do szaleństwa, że król jest dla niej dobry. No generalnie nagle wszystko zaczyna wyglądać znowu lepiej. Ale im lepiej król się czuje, tym gorzej znowu traktuje żonę. Pozwala, by król, by córki, żona i syn, następca tronu go pielęgnowali. Podobno nie słucha też próśb żony, by modlił się na kolanach, ale dopiero co umierał, więc modlenie się na kolanach może nie byłoby zbyt wygodne dla człowieka, który był dopiero co na progu śmierci. I gdy król dochodzi do siebie, chce się wybrać, jakby kontynuować kampanię wojskową. I Maria chce mu oczywiście towarzyszyć, ale król powiada jej, że to już nie jest potrzebne. I Maria, po tym jak przestaje być potrzebna do pielęgnowania króla, który błagał o wybaczenie, kiedy był na łożu śmierci i zapewniał o swojej miłości, tylko do momentu, kiedy przestała mu się dupa palić. No i królowa wraca sama, smutna, do Wersalu 7 października 1744 roku. Po 2 miesiącach Ludwik XV wraca do Paryża. Po powrocie podobno całuje żonę długo i czule, ściska syna, córki. Pani de la Tournelle, która wraca po cichutku i z ukrycia obserwuje powrót swojego kochanka. Uczestniczy też potem w balu w przebraniu na powitanie króla, a król liczy, że ona do niego wróci. Z tego wygnania ta kochanka, pani de la Tournelle, nie zdoła jednak spełnić rozkazu. Zacznie cierpieć na straszne bóle, konwulsje, gryzie poduszkę, krzyczy z nieludzkiego cierpienia. Król zażądza odprawienie niezliczonych mszy, a Maria bardzo współczująco odnosi się do rywalki, która umiera 8 grudnia 1744 roku w ramionach swojej siostry, pani de Mali, która na wzmiankę o chorobie siostry przybyła z klasztoru, by pielęgnować siostrę. Dwie kochanki króla Francji, dwie siostry, godzą się na progu wieczności i Ludwik przeżywa odejście kolejnej kochanki, podobnie jak przeżywał śmierci poprzednich. Rok po śmierci pani de la Tournelle, Wersal przeżywa wielkie święto. Jest 25 lutego 1745 roku. No nie minął rok jeszcze, no parę miesięcy minęło. Ale jest to kolejny rok jakby. Pałac wygląda jak z bajki, bo następca tronu, delfin, będzie się żenił z infantką hiszpańską. Jest mroźno, ale bezwiecznie, zbliża się północ, ma się zacząć bal maskowy, napływa tłum gości. Tłum rozstępuje się, do sali przez szklane drzwi wchodzi królowa i delfin. Maria Leszczyńska wygląda na bardzo zmęczoną podobno, ale jest w zachwycającej białej sukni wysadzanej perłami. Na głowie jej rozbłyskują dwa bardzo cenne, najcenniejsze królewskie klejnoty, Sansy i Regent, o których jeszcze potem wspomnę. Maria Leszczyńska już przekroczyła 40. Bal jest maskowy, więc ludzie są poprzebierani. Delfin jest przebrany w strój ogrodnika, a jego małżonka, którą uznawano za brzydką i chmurną, za kwiaciarkę. Króla jeszcze nie ma.
Oto z apartamentów monarchy nagle wyłania się dosyć osobliwa grupa. Ludzie przebrani za cisy, przycięte na równo na wzór tych, które są w parku wersalskim. Król jest jednym z cisów. Cisów jest 8. I na tej imprezie jest ktoś, kto nazywa się Madame de Pompadour. Pani Pompadour, powiem o niej tylko, o jej młodości parę zdań, bo jak zapewne wiecie, będzie ważną postacią tego dramatu. Urodziła się w 1721 roku, jest 11 lat młodsza od króla Ludwika XV. Ochrzczona została jako Joanna Antonina Poisson, ale nie będziemy na nią tak mówić, będziemy na nią mówić pani de Pompadour. Wykształcona zostaje u Urszulanek na świątobliwą panienkę. Podobno jest przepiękna i słodka i urocza. Uczy się w klasztorze śpiewać i w ogóle. A gdy są wakacje, matka zabiera ją do Paryża i do jasnowidzącej wróżki, która mówi, przepowiada przyszłej pani de Pompadour, że będzie kochanką króla, bo jest stworzona do miłości. I tej wróżce swoją drogą, po 30 latach od tej wróżby, pani Pompadour zapisze 600 livrów za przepowiedzenie jej przyszłości. Wychodzi za mąż za bardzo dobrego kawalera, honorowego kawalera, koniuszego królewskiego. To małżeństwo pani Pompadour będzie swoją drogą bardzo, mimo wszystko, udane. Tak tylko wspomnę, bo na tym właśnie balu maskowym, kiedy król Ludwik XV występuje jako cis, to królowi zaczyna być bardzo niewygodnie w tym stroju drzewa i zdejmuje maskę. Kiedy zdejmie maskę, zacznie rozmawiać właśnie z panią Pompadour, która nosi kostium Diany, bogini polowań, a niczego tak bardzo Ludwik XV nie kochał jak polowania. I od razu Wersal zatrzęsie się od plotek. Król jest kochliwy. Wystarczy ten jeden bal, by się zauroczył naszą markizą przyszłą. Szybciutko zaczyna składać pani Pompadour wizyty, a jej mąż pani Pompadour, pamiętacie, bardzo zakochany w swojej żonie, jest to małżeństwo całkiem udane, uwielbia dziecko, które pani Pompadour mu urodziła. W czasie świąt Wielkiej Nocy pewnych przebywał przyjaciela, gdzie oczekuje, że małżonka do niego dołączy, ale nie przyjeżdża. Jest bardzo stęskniony za swoją żoną i zaczyna się niecierpliwić, ale zamiast żony pojawia się posłaniec, siostrzeniec męża pani de Pompadour i mówi, że pani de Pompadour oddała się królowi i że ten już jej nigdy nie zobaczy i że to jest dla niego wielki zaszczyt. Podobno małżonek pani de Pompadour osunął się na ziemię, zemdlał. Kiedy się ocknął, to zaczął jej wygrażać, że ją zabije i że jest dziwką, albo że udusi króla. No, emocje, nie? Rzucił się na kanapę, płakał, w końcu napisał list błagający, by pani de Pompadour do niego wróciła, że jej wybaczy. Co z tym listem zrobiła pani de Pompadour? Pokazała ten list królowi. Król powiedział, że no, ma pani męża, który jest uczciwym człowiekiem. I to chyba był komplement, ale niewiele to dla męża pani de Pompadour zmieniło. Tymczasem w tle trwa wojna. Francja wypowiedziała wojnę Anglii. I we Francji powoli zbliżają się czasy, o których też już mówiłam, czasy trochę rewolucji francuskiej. Jeszcze nie ma rewolucji francuskiej, ale nastroje względem jakby szlachty, względem kasty królewskiej, względem dworu zaczynają się zaostrzać. O ile przez wiele lat jakby to było całe to dworskie przepych i życie, no na pewno budził niepokoje społeczne i niechęć, ale tym razem zaczyna się zbliżać burza. Monarchę oficjalnie na ulicach zaczyna się nazywać obłąkańcem, panią de Pompadour prostytutką, zbliża się rewolucja. Pani de Pompadour względem Marii Leszczyńskiej, królewskiej małżonki, zachowuje się podobno bardzo życzliwie. Maria Leszczyńska zresztą przez te wszystkie lata nie zmienia swojego trybu życia. Nie bierze udziału w intrygach dworskich, nie spiskuje, nie złorzeczy.
Po porannych ceremoniach, po mszy, zwykle idzie do swoich komnat, gdzie pozuje na przykład portrecistom, albo sama haftuje, albo maluje. Podpisuje zawsze swoje obrazki Maria Królowa Francji. Jest też taka piękna anegdota o tym, jak no jakby zwykle korzysta z lekcji malarstwa od różnych słynnych mistrzów. Jeden z mistrzów kiedyś jej opowiedział, pan Audry się nazywał, że najjaśniejsza pani zobaczy niedługo moją papugę, namalowałem ją ostatnio. Na co Maria Leszczyńska odpowiada, nie lubię papug, kolorowa, mówi ten mistrzu malarstwa. Na co odpowiada Maria Leszczyńska, gdybyś widział mistrzu polskie wróble. Jest to urocza nostalgia, która wydziera po latach we Francji z Marii Leszczyńskiej. Pani de Pompadour dostaje swoje apartamenty oczywiście, które są bardzo dyskretnie umiejscowione. Król do nich często przybywa, kiedy pragnie wypoczynku i lubi bardzo małe apartamenty swojej kochanki. Przybywa tam do niej w demowym stroju, wchodzi ukrytymi schodkami. Apartament jest dosyć skromny i do dzisiaj się zachował. Pokoje są tutaj tylko trzy, niewielkie, salon, sypialnia i gabinet do pracy. Pani Pompadour występuje tam czasami w różnych przebraniach, bo lubili się bawić w przebieranki, jako na przykład ona się przebierała za wieśniaczkę. On czasami jako pajaca Pierota, tego wiecie, takiego teatralnego. Czasami ona przebiera się za Turczynkę. No, bawią się w tamtych apartamentach zdecydowanie bardzo dobrze. Pani de Pompadour bardzo lubi teatr. Sprowadza na dwór francuski na przykład Moliera, który wystawia Świętoszka, który podobno bardzo bawi króla. Voltaire pani de Pompadour także jest bardzo życzliwy. Tylko Rousseau podobno jej nie ufa. Królowa do pani Pompadour też odnosi się życzliwie, ale Maria Leszczyńska odnosiła się życzliwie właściwie do wszystkich. Pani de Pompadour ją lubi, Marię Leszczyńską. Współczuje też jej i wie, jak wiele zawdzięcza taktowi i dobroci Marii. W międzyczasie pojawia się tragedia. Jak wiemy, następca tronu, Delfin, się ożenił i jego małżonka jest w ciąży, ale umiera po porodzie na gorączkę popołogową. Dziecko zresztą przeżyje matkę tylko 2 lata. Syn Ludwika XV, pierwszy syn następca tronu, szaleje z bólu. No ale prawa monarchii są twarde. W 1747 roku rodzina naciera na niego, by no, musiał się powtórnie ożenił, bo trzeba przedłużyć dynastię. I tutaj następuje kolejny wątek Polski. Otóż kandydatką na drugą żonę Delfina zostaje córka Augusta III, króla Polski. Maria Leszczyńska nie jest jej zbyt chętna, bo August III przecież rządzi Polską zamiast jej ojca, Stanisława Leszczyńskiego. No ale cóż, ślub się odbywa. Nowa obiolubienica jest podobno brzydka i rudawa, ale szczera i sympatyczna. Ślub odbywa się w Wersalu w 1747 roku. Młody wdowiec ma lat 18, panna młoda jest przerażona i ma lat 16. Tymczasem na francuskim dworze oprócz tego pani de Pompadour rozbudowuje teatr. Lud coraz bardziej sarka, bo jak wiemy, rewolucja jest tuż za progiem. Ileż pieniędzy może ma kosztować takie przedsięwzięcie? Przecież to pieniądze państwa, pieniądze ludu, który głoduje. W Paryżu biedota, ludzie mrą z głodu, a król trwoni pieniądze na kaprysy metresy. No, pani de Pompadour chciałaby dalej rozwijać teatr, ale jakby niezadowolenie społeczne jest tak wielkie, że król stawia weto. Teatr wywołuje za dużo niepokojów. Nie wiem jednak, co on sobie myślał, bo oprócz tego, że niby zablokował rozbudowę teatru, to jednocześnie budował kolejny pałac dla kochanki.
Było to także kosztowne przedsięwzięcie, bo zaangażowano wspaniałych artystów, Rousseau, Pigalle, Verbeek i w ogóle. Rewolucja swoją drogą później ten pałac zburzy, splądruje i poniszczy. Kolejna posiadłość powstała na Polach Elizejskich. No, generalnie później ten posiadłość przejmie Napoleon. Pani de Pompadour swoją drogą ma córkę. Jednak dziecko w 1754 roku umiera. Wkrótce po tym dziecku umiera ojciec pani de Pompadour, który nie może znieść śmierci ukochanej wnuczki i to bardzo podkopie zdrowie kochanki króla. Chudnie, zaczyna coraz częściej pluć krwią. Na dodatek na dworze zaczynają rosnąć wpływy delfina, bo król i królowa się starzeją, a delfin i jego żona pani de Pompadour szczerze nie znoszą. Ukochany syn Marii Leszczyńskiej jest wielkim nieprzyjacielem pani de Pompadour. Jest otyłym, stale nadąsanym człowiekiem. Jest też dewotem, w końcu wychowywała go Maria Leszczyńska. Modli się ciągle albo gra na lutni. Jego żona, przecież księżniczka polska, jest w nim szalenie zakochana i właściwie jest pod jego dużym wpływem. Król również ma problemy z empatią, jak wiemy po incydencie z poronieniem Marii Leszczyńskiej. I choć wie, że pani de Pompadour przecież choruje i ledwo trzyma się na nogach, to kiedy zabraknie jej sił, by zasiąść do kolacji i prosi, by usprawiedliwiono ją przed królem, mówi, że to, że to jest wykluczone, że ona nie może nie przyjść, kiedy on żąda. I co robi, jak myślicie, król Ludwik XV, kiedy kobieta mu odmawia po raz pierwszy? Otóż oczywiście obraża się i postanawia zwrócić się ku kolejnej. Zdradza ją z jakąś podobno 15-letnią siostrzenicą sprzedawczyni świec, dziecko nazywa się Babette. Pani de Pompadour jest osłupiała i w szoku. Zaczyna przygotowywać jakieś miłosne eliksiry, które się na niewiele zdadzą. No i przestaje król dzielić łoże z panią de Pompadour. Co wprowadza panią de Pompadour w rozpacz? Podobno graniczącą z obłędem, choć prawdopodobnie raczej choroba wpływa na jej samopoczucie. Swoją drogą jeszcze a propos tych niezadowolenia społecznego jakby rządów pani de Pompadour, to pani de Pompadour urządzała huczne zabawy w Wersalu na koszt przecież państwa w czasie oczywiście największej świetności ich relacji i to od pani de Pompadour, znaczy jej się przypisuje powiedzenie po nas choćby potop. Kiedy oficjalnie niejako król Ludwik XV oddala z sypialni panią de Pompadour, bo jest już zbyt zużyta i zbyt chora, to okazuje jej jednak pewne miłosierdzie, bo wydaje w 1752 roku dekret, że uczyni ją księżną, a to oznacza, że będzie mogła korzystać z różnych przywilejów i zaszczytów i ma prawo do taboretu, czyli może siadać w obecności króla i królowej. Maria, jak wiecie, nie zdziwi was, że nadal jest życzliwa pani de Pompadour. I córki króla również, tylko delfin trwa w swojej nienawiści. Kiedy pani de Pompadour zostaje oddalona od króla, to tak jak pani de Mali udała się do klasztoru, tak pani de Pompadour także zwraca się ku religii. Przedsięweźmie też pewne kroki, by pogodzić się z tym swoim mężem, którego tak w sumie skrzywdziła, porzucając go dla króla. W tym czasie nadal w kraju coraz goręcej. Sądy protestują przeciw podatkom, które król nałożył. W parlamencie burza. Kraj występuje przeciwko władzy monarszej. W 1757 roku, 5 stycznia, wydarzy się zamach na życie króla. Schodzi on po pałacowych schodach do karety i przeciska się w jego kierunku człowiek, mężczyzna i godzi go nożem.
Wszyscy myślą, że to jest ostatnie tchnienie króla, ale okazuje się, że rana jest niegroźna. Zarówno markiza Pompadour, no już księżna Pompadour, jak i królowa Leszczyńska płaczą ze szczęścia. Pani Pompadour jednakowoż jest coraz bardziej chora. Zamachowca jednakowoż mordują. 4 dni trwają tortury, zanim wyzionie ducha. Tłum nienawidzi pani de Pompadour. Wini ją za wszelkie zło, bo tak już bywa, no bo na nią król wydawał dużo pieniędzy. Nie może już wyjeżdżać do Paryża z otwartą karetą, bo jak ktoś zobaczy ją w karecie, to zaczyna, no tłum ją po prostu nienawidzi i zaczyna, paryżanie w nią ciskają zgniłymi jarzynami podobno. A król w tym czasie oddaje się uciechom cielesnym z coraz to młodszymi dziewczętami. Jakby stacza się w jakąś taką dziką rozpustę. Wydzielił część w Wersalu, gdzie ma taki zaciszny pawilonik, gdzie już od paru lat umieszcza dziewczęta 15, nawet podobno 14-letnie, które służą starzejącemu się królowi za harem. Pani de Pompadour jest już na takim etapie życia, no pomijając już fakt, że jest już bardzo schorowana, że już akceptuje te no, królewskie zdrady, powiedzmy, do tego stopnia, że król jej się zwierza ze swoich miłostek i problemów z młodymi damami, a ona mu pomaga znajdować ochronę i opiekę dla owoców tych związków, czyli dla tych wszystkich bękartów. Wyszukuje właśnie kandydatów do małżeństwa dla porzuconych przez króla ciężarnych dziewcząt. Pani de Pompadour choruje oczywiście na gruźlicę. W 1763 roku już wie, że niedługo umrze. I kiedy jest już na łóżu śmierci, król przy niej przesiaduje. Była mu przecież przez lata bardzo lojalną kochanką, przyjaciółką. Król jest już stary, docenia to, że można z nią rozmawiać, w przeciwieństwie do tych swoich dzierolatek. Siedzi przy niej, podstarzały. I jest tam też, są tam też damy dworu, między innymi pewnie pewna pani, która później spisze pamiętniki, w których opisuje rozmowę pani de Pompadour z królem. Pani de Pompadour pyta Ludwika XV. Jakże się miewa twój ostatni pajacyk, ser? Czyli chodzi o najnowszą kochankę. Śmieje się i bawi mnie, a teraz spodziewa się dziecka. Ojcem jest bardzo uroczy mężczyzna. Pani de Pompadour podobno w tych ostatnich czasach życia, godzinach, miesiącach, tygodniach nadal jednak chce być dla króla atrakcyjna. W pewnym sensie podobno siedzi wysoko wśród poduszek, jest zawsze umalowana, uczesana w koronkach, oczekuje władcy, z którym już nie będą ją łączyć żadne erotyczne przeboje, ale ciągle czuje się w obowiązku być piękna dla niego. Czasami trwa całe godziny w oczekiwaniu, by on przyszedł. Posyła pod koniec życia po swojego męża, który jednak nie przybędzie, bo został za bardzo jednak przez nią zraniony. Prosi też, by przyszedł do niej król w ostatniej dobie życia, ale król jest zbyt zajęty. No i nie doczeka się już swojego ukochanego. Maria Leszczyńska możliwe, że przeżyła bardziej nawet śmierć pani de Pompadour niż król, który podobno no, rozpaczał oczywiście po śmierci kochanki, bo miał już tak w zwyczaju, że po śmierci każdej z kochanek rozpaczał. Ale Maria Leszczyńska w jakiś czas po śmierci pani Pompadour napisała do list, w którym pisała: już się o niej ani słowem nie wspomina, tak jakby nie istniała w ogóle. Taki jest świat, doprawdy trudno kogoś kochać. Król długo rozpacza, na tyle długo, że minie kilka lat, zanim weźmie kolejną oficjalną metresę, bo wiecie, te kochaneczki 14-letnie najwyraźniej się nie liczą. Dopiero 4 lata miną, zanim kolejna metresa tytularna we dworze się pojawi. W maju 1764 roku Delfinowi rodzi się córka, Elżbieta. 30 lat później zostanie ścięta na szafocie razem z Ludwikiem XVI, swoim bratem. Tak nawiasem mówiąc.
Dziadek Leszczyński podziwia dziecko. A w 1765 roku Maria Leszczyńska jedzie odwiedzić ojca. Przywozi mu w prezencie ciepły szlafrok i nie wie, że to jest jej ostatnie widzenie się z ojcem. Szlafrok ten później się stanie przyczyną śmierci Leszczyńskiego. O tym jeszcze opowiem. Wraca do Wersalu. Mija kilka miesięcy i Maria Leszczyńska traci syna. Umiera delfin. Jest to wielki cios. Otóż było to tak. No nie miłowano go na dworze specjalnie, tak jak mówiłam. On też był dosyć mrukliwym gburem. No, interesuje go ogromnie wojsko i w czasie jednej z rewi się zaziębia. Od lat zresztą już kasłał. No ale wiecie, no, wtedy to tam mało kto nie kasłał pewnie. Delfin umiera 20 grudnia 1765 roku. I zaraz w dniu śmierci delfina Ludwik XV każe przyprowadzić do siebie tego drugiego pozostającego przy życiu syna, który ma wtedy 11 lat, przyszły Ludwik XVI, bo jemu należy się następstwo tronu. Król nadaje mu ten tytuł delfina. Bierze tego małego, tęgiego chłopca, podobno dosyć brzydkiej, nalanej twarzy, no i wraz z nim składa kondolencje synowej. Mówi: proszę powiedzieć, że przybył król z delfinem. Każe tak zaanonsować swoją wizytę wdowie. I to jest tragiczne wydarzenie dla Marii Leszczyńskiej, bo umiera jej syn, a potem umiera dobry tatko Stanisław Leszczyński. Otóż siedząc przy kominie, ogień zajął jego suknię i nim przybiegli na ratunek do niego słudzy, umiera wskutek ran od poparzenia. Umiera w 1766 roku, mając lat 89, bo jej szlafrok, który mu przywiozła rok wcześniej, zapalił się. Maria jest załamana, staje się, jak mówią, królową nie z tego już świata. Zaczyna chorować, puchną jej nogi, pojawiają się na nogach rany, jej wzrok się pogarsza, przestaje chodzić, ale jeszcze ją noszą w takiej małej pokojowej lektyce. Mało tego, chwilę potem umiera wdowa po delfinie w 1767 roku, choć królowa już prawie nie zauważa jej śmierci. Chyba jest już w zupełnie innym miejscu umysłowo. Chudnie Maria Leszczyńska. Jest bezsilna, już nie chodzi, ma bardzo osłabiony wzrok, całe dnie nie otwiera oczu. Codziennie się spowiada, bo się ciągle boi, że umrze w stanie grzechu. Prosi, by odprawiono mszę świętą w jej sypialni. U stóp łóżka ma wielki krzyż. Jej jedynym szczęściem jest rozpamiętywanie męki Chrystusa. Tłumy ludu, lud, jedyną osobą, którą chyba wciąż jeszcze kochał z dworu królewskiego, była właśnie Maria Leszczyńska. I lud czeka pod murami pałacu na wiadomości o stanie jej zdrowia. Król czasami sam ich udziela, a lud się zachwyca tą dobrą, bogobojną królową, która kończy swoje życie. Tysiące wiernych gromadziło się, by mieć publiczne modły dla Marii Leszczyńskiej. Maria czuje śmierć zbliżającą się, prosi o ostatnie sakramenty, błogosławi córki, które jej mąż przyprowadził. No i zasypia, modląc się, tuląc do piersi różaniec. 24 czerwca 1768 roku król nie był obecny przy jej zgonie. Gdy mu doniesiono, że Maria nie żyje, przychodzi ją zobaczyć, całuje jej czoło i no, przez jakiś czas oczywiście bardzo przeżywa śmierć żony. Nie trwa to długo, ale zaraz do tego wrócę, bo jeszcze chciałam poświęcić chwilę Marii Leszczyńskiej. Po śmierci Marii Leszczyńskiej wszystkie meble z jej apartamentów, oprócz kryształowych luster, otrzymała jej garderobiana. Wśród pozostawionych przez królową klejnotów znajdował się jeden z tych najsłynniejszych brylantów świata, regent, który podobno przynosił pecha.
Kamień ten został odnaleziony w Indiach w 1701 roku. Miał 410 karatów, jeżeli to wam cokolwiek mówi, bo mnie niewiele, ale duży był. Podobno pracujący w kopalni niewolnik wywiózł go w bandażu owiniętym wokół rany na nodze, którą sobie sam zadał, ale wygadał się jakiemuś angielskiemu kapitanowi i ten kapitan zamordował tego niewolnika i ukradł diament. Potem sprzedał ten kapitan diament za 5000 dolarów, roztrwonił pieniądze na hulanki i się powiesił. A po kolejnych przygodach kamień został wysłany do Anglii, oszlifowany na brylant. Cięcie tego kamienia to zajęło 2 lata i kosztowało 25 tysięcy dolarów. Wtedy to była też olbrzymia kwota. Mniejsze kamienie z tego szlifowania zostały sprzedane carowi Piotrowi, zaś główny klejnot jest uważany do dziś za jeden z najpiękniejszych na świecie. Znalazł się w koronie potem Ludwika XV. Ozdabiała nim, bo tak jak mówiłam, włosy Maria Leszczyńska. Na kolejni właściciele regenta, Maria Antonina i Napoleon przecież również nie skończyli najlepiej. Jeszcze jeśli chodzi o życie Marii Leszczyńskiej, to jest taka opowieść o tym, że jest coś, przy czym jednak trochę sobie folgowała w tej swojej świętości i dobroci. No było to jedzenie. Podobno w 1726 roku Maria Leszczyńska zemdlała po spożyciu 15 tuzinów ostryk. Nawet wezwano księdza, który jej udzielił ostatnich sakramentów. Dwórki przez 40 godzin się modliły, po czym królowa oprzytomniała i zażądała posiłku. Marię Leszczyńską spotkał także Casanova. O jednym z epizodów życia Casanovy także nagrałam podcast. Tutaj będzie zalinkowany na YouTubie. I wspominał w pamiętnikach spotkanie z Marią Leszczyńską. I tam też się skupia na jedzeniu. Cytat z tych pamiętników Casanovy. Wszedłem do wspaniałej komnaty, gdzie zobaczyłem stuzin przechadzających się dworzan i stół na co najmniej 12 nakryć, który jednak był przygotowany tylko dla jednej osoby. Pojawiła się królowa i idzie prosto do stołu. Siada przy nim sama jedna, za nią staje kilka tam dworu. Dworzanie też pozostają na stojąco, ale tworząc jakby półkole na 10 kroków przed stołem. Kiedy dwie zakonnice przyniosły świeże masło, królowa zaczęła jeść na nikogo nie patrząc, trzymając oczy spuszczone nad talerzem. Gdy zasmakowało jej jedno z podanych dań, wzięła dokładkę i wtedy wzrokiem przebiegła po zgromadzonych przed sobą. Daje znak jednemu z dworzan, który natychmiast podchodzi, pochylając głowę. Jedyne pytanie wtedy tam, które zadała temu dworzaninowi Maria Leszczyńska, było to, co to jest za jedzenie. On powiedział, że mięso, a potem dokończyła obiad, nie wypowiadając już ani słowa. To taka anegdotka jeszcze z życia Leszczyńskiej. Skoro mówimy już o jej śmierci, to chciałam jeszcze dodać jej trochę życia. No i cóż, wszyscy prawie nie żyją, tak? Nie żyje pani de Pompadour, nie żyje Maria Leszczyńska, w kraju wrze. Nie ma oficjalnej faworyty, ale na horyzoncie pojawia się już nowa władczyni w Wersalu. Śliczna pani du Barry. Córki zamierzają ożenić ojca. Ten jednak odmawia, mówi, że jest za stary i że byłby śmieszny. Ale najwyraźniej kochanka to jednak nie żona. Pani du Barry, urodzona w 1744 roku, czyli 34 lata młodsza od króla Ludwika. Była córką urzędnika, była wyjątkowo śliczna, także wychowana w klasztorze. Otrzymała staranne wychowanie. Była modystką, bywała też utrzymanką, czasami paru panów jednocześnie. Takie to zwyczaje w wielkich sferach, na wersalskich salonach. Podobno szybko, jak tylko nawiązała nić porozumienia z królem, rzuciła się mu na szyję jak dziecko, kochała brylanty. Miała podobno uroczy sposób bycia i generalnie szybciutko zauroczyła króla wdowca. I zostaje pani du Barry kolejną metresą tytularną. Zostaje oczywiście szybciutko wydana za mąż, żeby jak zawsze wszystko się zgadzało w papierach. Jest to oczywiście jak zawsze maskarada. Ceremonia się odbywa ukradkiem. Nowo poślubiony mąż dostaje pensję 5000 liwrów.
I swoją drogą ten mąż żyje ze zupełnie inną kobietą, ze swoją kochanką, z którą ma zresztą potem syna i którą poślubi, gdy pani Du Barry umrze. No ale jakby, wiecie, wszystko się zgadza tak jak zawsze. Pani Du Barry wprowadza się na komnaty dla niej przygotowane, otacza się też chętnie różnymi artystami, poetami, szybko umacnia swoją pozycję. Podobno jest inteligentna, lubię ją, no, z nią rozmawiać. Na dwór oczywiście nią gardzi. Zaczęto pisać pamflety, karykatury na nową matresę króla. Nawet ułożono taką piosenkę, w której pani Du Barry trzyma pod spódnicą całą Francję i śpiewa Ludwikowi takimi słowy. Stary, sprośny nudziarzu, znienawidzony przez całą Francję, pamiętaj, że spódnica twojej metresy, która zasłania ci oczy, nie cały kraj potrafi ujarzmić. Jak widzicie, lud nie przepada za nową metresą. Tak się czai rewolucja francuska, która daje o sobie powoli znać. Ludwik XV jest oczywiście, jak to on, rozkochany do szaleństwa. W nowej metresie jest nowa, młoda, on jest stary, głupi. Rodzina królewska trzyma się od niej z daleka. Ona się na to skarży królowi, on jest zakłopotany, udręczony, ale oczywiście nic z tym przecież nie zrobi, chociaż jego kochankę spotyka zniewaga za zniewagą. Kiedy pani Du Barry posyła damom z Wersalu zaproszenie na kolację, damy ją ignorują. Król więc rozkazuje im się stawić w salonach swojej metresy. One są zmuszone, przybywają, ale nie odzywają się ani słowem. Ludwik mówi do kochanki, że one jej po prostu zazdroszczą, ale no cóż. Ludwik się starzeje, zaczyna bać śmierci. Nowa kochanka jest dla niego tym, czym były zawsze jego kochanki. Jest dla niego wszystkim, tak jak była dla niego kiedyś pani de Pompadour. Tymczasem Delfin, nowy delfin, drugi delfin, młody, bo tamten wszak nie żyje, żeni się z austriacką księżniczką Marią Antoniną. Ma 15 lat, panienka, jest rudawa, zachwycona finezją w Wersalu i szybciutko jest, zostaje nastawiona negatywnie do pani Du Barry. Kiedy przybywa odwiedzić króla, małżonka nowego, młodego delfina, spotyka panią Du Barry i potem Maria Antonina pisze do matki. Pani Du Barry jest najgłupszym i najbardziej impertynenckim stworzeniem, jakie tylko można sobie wyobrazić. Matka Marii Antoniny chce powściągnąć trochę wyniosłe odruchy córki, żeby sobie nie napytała biedy na dworze, bo wciąż jest tam nowa. Na co Maria Antonina odpowiada, jest widać nie w ciemi bita. Możesz być przekonana, najdroższa mamusiu, że nie popełnię żadnego błędu, postępując przeciwko niej, czy też na jej korzyść. Żmija się przyczai, jednym słowem. No ale w kraju rośnie niezadowolenie. Jest już naprawdę jak na beczce prochu. Nadchodzi burza, król nie chce o tym słyszeć. Jest zmęczony i no, już pragnie wytchnienia. Parlament zaczyna się zwracać przeciwko królowi, więc Ludwik XV w 1770 roku w pewnym sensie dymisjonuje rząd. Każdy z członków parlamentu zostaje zbudzony przez dwóch muszkieterów, wręczają mu tajny list od króla, uświadamiający o dymisji. Jest to brutalne naruszenie praw, co właściwie zwróci się przeciwko Ludwikowi XV. W kraju zapanuje chaos, ludzie zaczynają drukować broszury przeciwko królowi i jego kochance. Paryż się burzy przeciwko faworycie. Jest to przeciwko władzy absolutnej. Europa wtedy przestaje sprzyjać systemowi monarchicznemu. Nawiasem mówiąc, jeszcze jeśli dodać taki smaczek, który może nie ma znaczenia, no ale jest to pewien obraz jeszcze epoki, który pokazuje ten przepych, no i no też głupotę, tak? Bo pani Du Barry ma swojego pazia, który jest czarnoskóry i owinięty w srebro, zdobiony w bransolety na dłoniach, ramionach, w takie srebrne kolie, kroczy przed nią i niesie jej parasol. I jest takim jakby błaznym, no, zrywa perukę z króla, wyczynia różne złośliwości,
No generalnie, wiecie, no jest to takie ostentacyjne. Dworzanie są dosyć zabawne, którzy przecież także pani de Pompadour również może niekoniecznie lubili, to teraz nagle porównują panią du Barry do pani de Pompadour i twierdzą, że pani du Barry to jest prostaczka, że pani Pompadour to przynajmniej się na sztuce znała, bo te teatry wszystkie wystawiała. Nagle ta martwa staje się lepsza od tej nowej. Maria Antonina tymczasem zaczyna nabierać też wpływu we dworze. No i zaczyna sobie pozwalać na pogardę dla faworyty króla. Nigdy nie zaprasza jej na bale, które urządza. I choć pani du Barry chce w sumie wkraść się w łaski Marii Antoniny, ofiarowuje jej brylantowe kolczyki, to żona delfina Maria Antonina odtrąci dary faworyty królewskiej. Widać, że wpływy króla również nie są na tyle już wielkie, by robiono to chociażby po to, by król czuł się zadowolony. Córka króla, Ludwika XV, Adelaida, zaczyna o dziwo naciskać, by pani du Barry została małżonką morganatyczną króla, czyli taką bez właściwie żadnych praw, ale jednak małżonką. Dzieci Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej były bardzo pobożne i ta córka Adelaida bolała po prostu nad, wiecie, nad rozwiązłością i chciała, by jakby przed śmiercią tatuś jeszcze pożył w łasce uświęcającej. Król się starzeje, mówi, że już ma dosyć, że go nic nie interesuje, że jest starzec. Pani du Barry go pociesza, mówi, że jest młody, że jest tak jak młoda jest Francja i że w ogóle. Pani du Barry go podobno kochała, znaczy wydaje się, że go kochała, bo był dla niej dobry, szczodły, traktował ją trochę jak rozpieszczone dziecko. I król zgadzał się w zasadzie na zawarcie tego morganatycznego małżeństwa z panią du Barry, ale stawał się z dnia na dzień coraz bardziej smutny, nieobecny. Więcej sypiał, choć wszyscy się troszczyli o jego zdrowie, bo bali się, no, że za chwilę umrze, to nic nie odnosiło skutków. Uznano, że należy rozbawić króla w jeszcze inny sposób. 5 kwietnia 1774 roku była kolacja. Król był w wyjątkowo dobrym nastroju, opowiadał jakieś pieprzne anegdotki. Frywolne piosenki. O 2 w nocy odszedł do sypialni. I przy stole mówiono, że w sypialni czeka na króla niespodzianka. W sypialni monarchy znajdowała się młoda dziewczyna, prześliczna baletnica z opery. No taki prezent. No cóż. Następnego dnia wczesnym rankiem do sypialni weszła pani du Barry, a Ludwik leży na łóżku, blady, wstrząsają nim dreszcze. Cierpi, boli go wszystko. Nie wiem, czy baletnica mu zaszkodziła, czy w ogóle cokolwiek z baletnicą doszło, ale gorączka króla się wzmaga. Król ma silne torsje, a znajdują się poza Wersalem w innym pałacu i jest jednak zbyt chory, by przejechać do Wersalu. Król zresztą do Wersalu się niezbyt śpieszy, bo nie lubi tego pałacu. Nie słucha się go jednak, króla. Przewożą go do Wersalu, bo należy chorować w Wersalu. Ubrano króla w szlafrok. Kiedy go wnoszono po schodach, ujrzał swoje córki, zaczął płakać. Położono go na łoże w wielkiej sypialni, w tej sypialni w wersalskiej, której podobno bardzo nie lubił i tam poczuł się jeszcze gorzej. Pani du Barry zamieszkała w przylegającym do sypialni króla pokoju i z ogromnym oddaniem go podobno pielęgnowała. Maria Antonina ani delfin, którzy nie znosili pani du Barry, nie poczuli się w związku z tym w żaden sposób zmiękczeni. Gorączka króla wzrastała. W pewnym momencie okazało się, że była to ospa. Urosły krosty na twarzy, pęczniały. Wiecie, czarna ospa. Wyrok śmierci, zwłaszcza dla starszego człowieka. Król zobaczył się w lustrze, powiedział: mam ospę, w moim wieku wyzdrowienie jest rzeczą niemożliwą. Powinienem zaprowadzić ład w moich sprawach. Po czym zwrócił się do pani du Barry i powiedział jej, że musi ona odejść. Trzeba, by pani odeszła jutro. Jestem własnością Boga i mego ludu.
Chodziło o to, że no, po pierwsze po jego śmierci los byłby straszny, po drugie ona była zgorszeniem. Zatem pani Di Bari opuściła królewską sypialnię o 4 nad ranem, wsiadła do karocy ze swoimi szwagierkami. Król spisał testament, poprosił o skromny pogrzeb. Wzywał spowiednika, ale ten na próżno, bo śmierdziało. Po prostu odór rozkładającego się mięsa, który zionął z króla, był zbyt potworny. Wreszcie jednak ksiądz przybył, jakoś wytrzymał przez cały kwadrans, król coś tam do niego mówił. Przyjął komunię, podobno cieknącymi ropą palcami i umierał jeszcze 2 bardzo bolesne, straszliwe dni. Odór był tak nie do zniesienia, że trzymano drzwi i okna otwarte jak najszerzej. Król po prostu gnił żywcem i zmarł. Co bardzo ucieszyło Marię Antoninę, no bo została żoną króla. Nawet pogrzeb był bardzo przykry, bo struny tak śmierdziało, że odór po prostu powalał paziów. A trumnie na dodatek towarzyszyły obelgi i złorzeczenia ludu. Maria Antonina napisała do matki wtedy: kreaturę umieszczono w klasztorze, a wszystko, co przypominało mi jej skandaliczne imię, zostało wygnane z pałacu. Pani Di Bari podobno bardzo została miło przyjęta przez mniszki. Mniszki ją bardzo lubiły, bo była bardzo miła w obejściu, skromna, grzeczna i miała bardzo dobre maniery. Otaczano ją tam jednak dużą troską. Adelaida, córka króla Ludwika XV, wstawiła się za panią Di Bari nowej królowej, do Marii Antoniny. I dzięki temu pani Di Bari mogła w 1775 roku w maju opuścić klasztor, ale miała zamieszkać z dala od Paryża. Co też zrobiła. I zaczęła urządzać sobie wspaniałe przyjęcia. Była zresztą dosyć zamożna. Okazała się bardzo zacną kobietą, zdziałała wiele dobrego, wspierała biedotę, pomagała podobno różnym młodym kobietom, robiła wyprawki dla dzieci tak zwanego ludu. No tymczasem w Wersalu, już jak wiecie, kończę tę historię, no bo wszyscy zainteresowani już kończą swoje dzieje. Ja tylko tak na koniec dodam, że w Wersalu zapanuje Maria Antonina i Ludwik XVI, 20-letni, ciężki brzydal. Chodzą słuchy zresztą, że małżeństwo Marii Antoniny i Ludwika XVI jest białe, czyli że nic tam między nimi tam fą. Ale jednak okazuje się, że może jednak coś, a przynajmniej Maria Antonina coś tam robiła, bo w 1778 roku urodzi córkę, która zresztą kiedyś wraz z Ludwikiem XVIII odwiedzi Polskę. W kraju dalej ferment. Wybucha rewolucja i hrabina Di Bari sprzedaje na początku rewolucji swoje preciosa i oddaje do dyspozycji króla i królowej. Tego króla i królowej, którzy jej tak bardzo nienawidzili. Zresztą w międzyczasie pani Di Bari wyjdzie za mąż, i będzie to bardzo szczęśliwe późne małżeństwo, ale rewolucja francuska, która nadejdzie, sprawi, że mąż pani Di Bari zostanie ścięty, jego głowa zatknięta na pikę i rzucona potem pani Di Bari ze słowami: trzymaj ją, oto głowa twojego gacha. Pani Di Bari wyjeżdża do Londynu, by uniknąć śmierci. Tam rozdziela pieniądze, które jeszcze ma między potrzebujących. A tymczasem we Francji ścinają głowę synowi Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej Ludwikowi XVI, temu drugiemu delfinowi, przy akompaniamencie wycia ludu. W pewnym momencie pani Di Bari postanawia wrócić do Paryża i choć jej mówią, że to jest bardzo niebezpieczne, znała dobrze sytuację i wiedziała, że czeka ją śmierć. Obiecała jednak, że jeszcze wróci do Paryża i postanowiła to zrobić. Wraca do swego pałacu, znów przyjmuje gości w tym wirze rewolucyjnym, także księżnę Lubomirską, która później zostanie zawleczona na szafot i zginie. O niej również nagrywałam podcast, poproszę tutaj link na YouTubie.
ten ulubiony czarnoskóry paś świadczy zajadle przeciwko swojej pani. Trudno się mu dziwić, bo no, był prawdopodobnie po prostu niewolnikiem. Ja tu nie będę bronić niewolnictwa w żaden sposób. No i oczywiście pani Du Barry zostaje aresztowana jako podejrzana o działalność na szkodę państwa, no i oczywiście powiązana z arystokracją. Arystokrację wtedy wyrzynano. Odbywa się proces, który jest rzecz jasna pokazowy. No i Sions zostaje skazana na karę śmierci. Kiedy pani Du Barry stanęła na miejscu kaźni, potem wyrywała się żandarmom, krzyczała do tłumu, który bardzo radośnie oczekiwał na egzekucję. Krzyczała, że jest niewinna. No ale kat ściął ją i piękna głowa ostatniej faworyty francuskiego króla stoczyła się na paryski bruk. No i takie były historie kobiet Ludwika XV. Troje wnuków Marii Leszczyńskiej zostanie królami Francji. Dwóch Ludwików, jeden Karol. Maria Leszczyńska budziła zawsze we mnie olbrzymią sympatię. Nie było też tak, żebym jakoś specjalnie nie cierpiała faworyt królewskich, bo no, były wytworem swojej epoki. No ale cała ta historia no, jest podszyta tym, że mimo wszystko arystokracja prowadziła bardzo wystawne życie na koszt ludu, którym władała. Nie sądzę, żeby należała im się śmierć. No ale było jak było. To był bardzo przedziwny okres w dziejach Francji. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że tutaj nie umarliście z nudów w tym kolejnym bardzo długim podcaście. Do usłyszenia.